Drodzy bracia i siostry, dziś podczas tej mszy świętej mamy ustanowić nowych braci ku posługiwaniu w Kościele jako ceremoniarzy. Posługiwanie w Kościele może być trojakie i słyszeliśmy o tym w dzisiejszym Słowie Bożym. Najpierw święty Paweł mówił nam bardziej o posługiwaniu w sensie ewangelizacji, to znaczy głoszeniu słowem, które jest wsparte przykładem, ale jednak jest otwartym, jawnym głoszeniem słowem dobrej nowiny, tak aby ci, którzy nie wierzą, mogli zostać chrześcijanami. Jest też i posługiwanie poprzez najróżniejsze uczynki miłosierdzia. I wreszcie posługiwanie, które bardziej charakteryzuje się oddawaniem Panu Bogu chwały przez modlitwę, szczególnie modlitwę liturgii. Wszystkie te trzy odsłony posługiwania są ważne. Wszystkie trzy należą do istoty Kościoła, chociaż ze względów oczywistych tylko pełen Kościół może angażować się całkowicie we wszystkie trzy rodzaje posługiwania, a konkretna osoba, konkretny chrześcijanin bywa powołany, wezwany czy ustanowiony do jednego z tych trzech. Najpierw więc ewangelizacja. Tak, czytaliśmy dzisiaj list świętego Pawła do Rzymian, to dalszy ciąg lektury jeszcze wczorajszej. Tam, gdzie święty Paweł mówił, w sercu odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Dlaczego? Dlatego, że moi rodacy nie znają Jezusa Chrystusa. Dlatego, że nie znając Go, nie przyjęli. Jakże mieli przyjąć, jeśli im nikt nie głosił, a jakże mieli głosić, jeśli nie zostali wezwani, tym, co się głosi, jest Słowo Chrystusa. Święty Paweł jawi się jako wzorzec i model takiego głoszenia Ewangelii, o którym słyszeliśmy dzisiaj, ma na celu, aby weszła do Kościoła cała pełnia. Najpierw pogan, czyli najróżniejszych narodów ze świata, a wreszcie i cały Izrael. Wejście do Kościoła poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. I tak kończył dzisiaj apostoł: cały Izrael będzie zbawiony, bo dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Jest też oczywiście i posługiwanie przez uczynki miłosierdzia. Słyszymy o tym bardzo często w Ewangelii, bardzo często mówimy o tym w Kościele, że jest i to drugie przykazanie spośród dwóch największych, które mówi nam miłować bliźniego swego jak siebie samego. Dzisiaj jednak chcemy zwrócić szczególniejszą uwagę na posługiwanie podczas oddawania Panu Bogu chwały w modlitwie, w liturgii, w Eucharystii, w naszych świątyniach. Wezwanie do tego zawarte było w psalmie: chwal Jeruzalem Pana i wysławiaj Twego Boga Syjonie. Bo wszystkie trzy rodzaje posługiwania tworzą harmonijną całość. Chwal Jeruzalem Pana, słyszymy tu echo kościelnego hymnu Chwała na wysokości Bogu. Słyszymy tutaj echo słów liturgii: święty, 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 Pan Bóg zastępów. Dlatego liturgia ma być sprawowana w taki sposób, aby pociągała nasze serca do góry, aby kierowała nasze spojrzenia do Boga. Mieści się to w wezwaniu, które zawsze słyszymy we mszy świętej: w górę serca. Niech nasze serca powędrują w górę, do Boga, tam, gdzie Chrystus zmartwychwstały.
Drodzy bracia, którzy macie być ustanowieni przy posługiwaniu jako ceremoniarze, to właśnie hasło w górę serca ma wam od tej pory towarzyszyć szczególniej. A więc serce chrześcijanina i serca wszystkich zgromadzonych mają wędrować w górę także dzięki waszej posłudze. Obecność przy ołtarzu, w specjalnym stroju, udział w świętych czynnościach to przecież nie po to, by ściągnąć wzrok na siebie, ale po to, by ściągnąć wzrok chrześcijanina do góry. Patrzcie w górę, tam gdzie zasiada Chrystus zmartwychwstały, mówi w jednym ze swoich listów święty Paweł. Wszyscy więc, którzy przy ołtarzu jesteśmy, i biskupi, i prezbiterzy, i diakoni, i wszyscy posługujący razem z ceremoniarzami mają w swojej posłudze ten jeden cel, aby pomagać wiernym zrozumieć, co to znaczy w górę serca i co to znaczy odpowiedź zgromadzonego Kościoła, wznosimy je do Pana. Pięknym gestem, który pomaga nam to zrozumieć, jest gest kadzidła. Niech wznosi się nasza modlitwa do góry, tak jak dym ofiary wieczornej. Czytamy bowiem w psalmie, czy to ofiara wieczorna, czy poranna, czy południowa, tak jak dym kadzidła. Niech wznosi się nasza modlitwa w ten sposób. Chwal Jeruzalem Pana, w ten sposób wysławiaj Twego Boga Syjonie, w ten sposób, drodzy bracia, ceremoniarze, posługujcie przy ołtarzu, aby pomagać zgromadzonemu Kościołowi przeżycie spotkania z Bogiem, z Chrystusem zmartwychwstałym, zasiadającym po prawicy Ojca, z Bogiem Ojcem, który króluje nad całym wszechświatem w mocy Ducha Świętego. Wysławiaj Twego Boga, Syjonie.